Cześć wszystkich lipiderów, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początku tego filmu mam ogłoszenie parafialne dla wszystkich z Was. Specjalnie założyłem zrzutkę, takie pseudo Patronite, wiecie, bo ja na stałe Patronite nie chcę organizować, gdyż doskonale wiem, że wiele youtuberów już to robi, więc nie wiem, czy byłbym w stanie tutaj otrzymywać od Was jakiekolwiek regularne wsparcie, ale wiecie, to nie jest Wasza wina. Ja założyłem jednorazową zbiórkę, która ma mi pomóc rozwinąć mój kanał, ma mi pomóc rozwinąć moją działalność, bo wiadomo, potrzebna jest zawsze kasa na mikrofony, na kamery, na różnego rodzaju karty do nagrywania, żeby na przykład nagrywać na konsoli w najlepszej jakości w 60 klatkach na sekundę, więc zrobiłem wrzutkę, którą macie tutaj, w tym linku, klikacie. Znaczy klikacie, wpisujecie, tutaj macie tylko link, w opisie też macie link, klikacie, możecie tam wpłacić dowolną ilość pieniędzy, to nie jest taka typowa akcja jak Patronite. Oczywiście są jakieś tam nagrody, które zrobiłem, będą też lepsze, więc czuwajcie, ale wiecie, to jest taka zrzutka, gdzie możecie wrzucić dowolną ilość pieniędzy. Ja za każdą złotówkę oczywiście dziękuję, bo ja nigdy nie mówiłem, nie robiłem tego dla jakiegoś zmuszenia Was do płacenia, no. Oczywiście też jest dobrowolne. Ja tylko mówię, że chciałbym się rozwinąć, a do tego zawsze są potrzebne pieniądze. Więc dziękuję wszystkim za wsparcie, za suby, za lajki i te inne. A teraz przechodzimy do głównego filmiku dzisiejszego dnia. Cześć, do Ślipitero, witam wszystkich bardzo serdecznie w potwierdzonych polskich transferach. Tak, dzisiaj przyszedł czas na drugi odcinek tej serii, gdyż ona naprawdę ma potencjał, ma dużo różnych ruchów, oczywiście nie jest to tak regularne jak zwykłe potwierdzone transfery, gdyż tutaj skupiam się tylko i wyłącznie na Polakach, a wiadomo, tych ciekawszych polskich ruchów jest mniej na rynku transferowym, ale co jakiś czas regularnie kilka nazwisk zmienia kluby za naprawdę niemałe pieniądze, no i dzisiaj do tego doszło, że te transfery skompletowałem. Rozpoczynamy od Pawła Jaroszyńskiego. Lewy obrońca, który niedawno jeszcze reprezentował barwy pasów Krakowi, przychodzi do Chievo Verona za 40 miliona euro, czyli za 400 tysięcy. Generalnie ja jestem ciekawy tego ruchu. No, Jaroszyński ostatnio na pewno nie pokazywał umiejętności na tyle, żeby powiedzieć, że tutaj zasługuje na transfer do Serie A. Chievo Verona już w przeszłości kupiło Polaka, Kupisza z Jagiellonii. Generalnie nie zagrał tam bodajże ani jednego pełnego meczu, raz wszedł z ławki rezerwowych i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tam chyba nawet wygrał ten mecz, ale potem grał tylko i wyłącznie w Serie B. No zobaczymy, jak to będzie z Pawłem Jaroszyńskim, ale coś tutaj mi się wydaje, że może być podobna historia właśnie jak z Tomaszem Kupiszym. No ale oczywiście przed nami dopiero jego pierwsze mecze i zobaczymy, jak się pokaże. Tomasz Kędziora, tu akurat ten transfer był zapowiadany od dłuższego czasu. Tomasz Kędziora przychodzi z Lecha Poznań do Dynamo Kijów, sprawdzony ruch transferowy z Polski, a tym bardziej z Lecha, bo tam ostatnio oczywiście trafił Łukasz Teodorczyk, no i przyszedł spokojnie potem do Anderlechtu, gdzie był gwiazdą poprzedniego sezonu. Teraz Kędziora za 1,5 miliona euro trafia do Kijowa. Zobaczymy, jak sobie poradzi, na pewno jeszcze ma przed sobą wiele, wiele lat gry w piłkę, jeszcze jest dosyć młodym zawodnikiem i spokojnie może się rozwijać, a Liga Ukraińska wydaje się dla niego takim dobrym oknem wystawowym. Oczywiście jeszcze Kijów gra zawsze w europejskich pucharach, więc tam też Kędziora się będzie mógł pokazać na najwyższym poziomie. Dawid Kownacki, no tutaj przepraszam, bo w ostatnim odcinku też Kownackiego umieściłem. Wtedy była informacja, że lada dzień ma lecieć do Standardu Liege na testy medyczne. No generalnie w takich sytuacjach to oznacza, że transfer jest potwierdzony, że właściwie już nic nie może go zatrzymać. Ale się okazało, że do tej Belgii chyba w ogóle nawet nie pojechał Kownacki i tydzień później podpisał kontrakt z Sampdorią, więc wrócił temat włoski. Wrócił temat Sampdorii, Sampdoria wyłożyła 4 miliony plus tam bodajże 2 miliony bonusów Lechowi, no i Kownacki trafił do Włoch. I przy okazji możemy teraz powiedzieć, że mamy polskie trio z Sampdorii, tak jak mieliśmy polskie trio z Dortmundu, teraz mamy w Sampdorii Kownackiego, Bereczyńskiego oraz Karola Linettego, czyli trzech wychowanków Akademii Lecha Poznań. Więc taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Sampdoria. Kownacki, no cóż, będzie miał na pewno ciekawe tutaj pole do rywalizacji, bo Patrick Schick, który miał odejść za kilkadziesiąt milionów euro, bodajże 25 milionów euro do Juventusu, nie przeszedł tam testów medycznych, wykryto jakieś choroby związane z sercem, No i Schick zostanie w Sampdorii i Kownacki może mieć problem, ale zobaczymy. No Kownacki na pewno za darmo placu by nie dostał. Maciej Rybus. Rok temu trafił za darmo z Tereka Grozny do Olimpiku Lyon. Miał bardzo udany okres przed Euro 2016. Mimo kontuzji tak czy siak doszło do jego transferu do Francji, ale ta przygoda francuska nie ułożyła się zbyt dobrze. Rybus na początku miał oczywiście tam pierwszy skład, grał na różnych pozycjach, na wahadle, na lewej obronie, bo tam trener Lyonu troszkę rotował tym ustawieniem taktycznym, no ale koniec końców Rybus stracił miejsce w składzie. Teraz jeszcze na jego miejsce ściągnięto kilku lewych obrońców, no i oczywiście Rybus musiał zmienić klub, no i wraca do Rosji, gdzie był gwiazdą w Tereku. Teraz będzie grał w Lokomotivie, w lepszym, w bardziej utytułowanym zespole od ekipy z Grozny. Trafia tam za niecałe 2 miliony euro, ja trochę tak zaokrągliłem. Artur Sobiech, tu z kolei transfer z Hanoweru 96 do Darmstadt. Sobiech po tym, jak Hanower spadł z Bundesligi, został, żeby pomóc swojemu zespołowi w drugiej Bundeslidze. Kibice go za to docenili, pożegnali go za to, że nie uciekł po tym spadku. No a teraz, kiedy jego kontrakt się zakończył, no spekulowano, że być może Lechia, być może Legia, być może jakiś inny polski klub, ale koniec końców trafił do Darmstadt, czyli spadkowicza z Bundesligi. No i na pewno teraz ten zespół Darmstadt będzie potrzebował topowego, takiego sprawdzonego napastnika, który pomoże im awansować z powrotem do Bundesligi. No, czy to jest Artur Sobiech, czy to jest dobry ruch? Zobaczymy. Na razie tam trafił za darmo, na pewno ekipa Darmstadt nie robi wielkiego ryzyka, biorąc Polaka. I Wojciech Szczęsny. Tutaj wielki transfer, trochę małe pieniądze, jak kalkulowano, to wychodziło troszkę więcej, ale tam są zmienne, tam są różnego rodzaju klauzule. Szczęsny też ma ciekawą klauzulę w Juventusie, że podobno ma zagrać w tym sezonie 20 meczów, więc to nie jest mało. To wychodziło na to, że gra Puchar Włoch, Ligę Mistrzów i kilka meczów ligowych, czyli naprawdę jest sporo meczów do zagrania. Na pewno więcej niż na przykład grał Ter Stegen, kiedy rywalizował z Bravo i Ter Stegen grał Ligę Mistrzów, Bravo grał Ligę, to Ter Stegen chyba wtedy w sezonie nie grał 20 meczów, tak coś mi się wydaje. No a Szczęsny ma te 20 meczów wpisane w kontrakt. No cóż, spekulowano. Były różne kluby, była wizja pozostania w Arsenalu, ostatecznie odszedł do Juventusu. Generalnie to jest dla niego bardzo ciekawy ruch. Na pewno zagra te 20 meczów, tak jak mówiłem, więc na pewno nie może wyjść tutaj z obiegu, jeżeli chodzi o powołanie do reprezentacji. Nie może stracić miejsca w kadrze, czy między słupkami w pierwszym składzie straci miejsce, to się okaże. Nawałka na pewno będzie tutaj miał ostatni wybór, będzie miał duży wybór też. Zobaczymy, jak to będzie ze Skorupskim. No ale Szczęsny na pewno ma pewną gwarancję tego, że jeżeli Buffon odejdzie na emeryturę, a to będzie już niedługo, to będzie pierwszym golkiperem Juventusu, a to już będzie naprawdę duże wyróżnienie jak dla polskiego zawodnika. No i tyle, jeżeli chodzi o ten transfer. I na koniec transfer nastolatka, który jeszcze karty FIFA nie miał. Przemysław Bargiel przychodzi z Ruchu Chorzów do AC Milan, tylko to oczywiście jest transfer do młodzieżówki Milanu, do tej Primavery, drużyny U19. Bargiel trafia tam za 350 tysięcy euro. To nadal wielki talent, bardzo młody zawodnik. Wiadomo, Milan kupuje tych zawodników za wiele, wiele więcej, ale też musi dbać o przyszłość, więc zainwestowano w jednego z czołowych polskich młodzieżowców, jeżeli chodzi o te pułapy U18. No i Bargiel od tego sezonu będzie grał właśnie w drużynach młodzieżowych AC Milan. I zobaczymy, jak to wyjdzie. No Zieliński na pewno bardzo dobrze wyszedł na graniu w drużynach młodzieżowych Udinese, a potem przechodzeniu wyżej i teraz przecież gra w Napoli. Jest uważany za jednego z najlepszych pomocników całej Serie A. No i cóż, w tym odcinku to było na tyle. Zapraszam na kolejne. Na pewno Polacy jeszcze będą mieli ciekawe ruchy transferowe. Aha! Jeszcze jeden ruch, którego tutaj normalnie bym nie umieścił. Bartosz Kapustka, wypożyczenie. Generalnie nie pokazuję tych transferów wypożyczeń, ale wiem, że zaraz bym tutaj miał sporo komentarzy, gdzie był Kapustka, do tego wam pokazuję. Z Leicester do Freiburga, wypożyczenie roczne, zobaczymy, jak sobie poradzi. Jest opcja wykupu, zobaczymy i tyle. A teraz to by było na tyle, zapraszam jeszcze raz do odwiedzenia mojego tutaj linku do zbiórki. Każda złotówka się liczy. Każda złotówka sprawia, że mój kanał rozwija się coraz lepiej. Więc dziękuję za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie, napis out.